Lekcja pierwsza. Rodzajnik. W języku włoskim rodzajniki występują przed rzeczownikami i pozostają z nimi w ścisłym związku gramatycznym. Zgadzają się z nimi w liczbie i rodzaju. Wyróżniamy dwa typy rodzajników: określone i nieokreślone. Rodzajnik określony. Dla rzeczowników rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej stosuje się następujące rodzajniki określone. Rodzajnik il stosuje się przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski, z wyjątkiem j, gn, pn, ps, sc, x, z oraz s, występującym przed spółgłoską. Na przykład il cane, pies. Il figlio, syn. Il ragazzo, chłopak. Il tavolo, stół. Rodzajnik L apostrofo pojawia się przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski, jak na przykład l'amico, przyjaciel, l'albergo, hotel, l'inizio, początek, l'occhio, oko. Rodzajnika lo używa się przed rzeczownikami zaczynającymi się od j, gn, ps, sc, x, z oraz s, występującym przed inną spółgłoską. Oto przykłady. Lo scherzo, żart. Lo studente, student. Lo psicologo, psycholog. Lo zaino, plecak. W rodzaju żeńskim w liczbie pojedynczej używa się następujących form rodzajnika określonego. Rodzajnik la stosowany jest przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski, na przykład la ragazza, dziewczyna, la madre, matka, la cucina, kuchnia, la festa, święto. Rodzajnik L apostrofo występuje przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski, jak na przykład l'amica, przyjaciółka, l'idea, pomysł, l'ora, godzina, l'isola, wyspa. W liczbie mnogiej występują następujące rodzajniki określone. Rodzajnik i stosowany jest dla rzeczowników rodzaju męskiego w tych samych przypadkach co rodzajnik il w liczbie pojedynczej, na przykład il cane, pies, i cani, psy, il figlio, syn, i figli, synowie, il ragazzo, chłopiec, i ragazzi, chłopcy, il tavolo, stół, i tavoli, stoły. Rodzajnik i występuje przed rzeczownikami rodzaju męskiego w tych samych przypadkach co rodzajniki lo oraz l apostrofo w liczbie pojedynczej. Oto przykłady. L'amico, przyjaciel, i amici, przyjaciele, lo studente, student, gli studenti, studenci, l'albergo, hotel, gli alberghi, Hotele. Lodzajno. Plecak. I zajni. Plecaki. Rodzajnik. Le. Zastosujemy dla wszystkich rzeczowników rodzaju żeńskiego. Na przykład la ragazza. Dziewczyna. Le ragazze. Dziewczyny. L'idea. Pomysł. Le idee. Pomysły. L'isola. Wyspa. Le isole. Wyspy. La festa. Święto. Le feste. Święta. Zastosowanie rodzajnika określonego. Rodzajnika określonego używamy. 1. Gdy opisujemy, wskazujemy konkretną lub znaną osobę, zwierzę lub rzecz. Na przykład La casa di Maria è molto bella. Dom Marii jest bardzo ładny. La lingua italiana non è difficile. Język włoski nie jest trudny. 2. Przed nazwami własnymi, rzeczownikami abstrakcyjnymi lub rzeczownikami określającymi zjawiska, rzeczy jednostkowe, niepowtarzalne. Na przykład La Polonia. Polska. Le Alpi. Alpy. L'amicizia. Przyjaźń. L'amore. Miłość. Il sole. Słońce. La terra. Ziemia.